Witam ponownie, Piotr Nisztor, oglądają Państwo telewizję Republika. Zaczynamy od skandalu z udziałem Ursuli von der Leyen, która z okazji Dnia Pamięci o Holokauście nagrała film, w którym zamiast o niemieckich obozach zagłady wspomniała o polskich obozach zagłady. Proszę o materiał. Pisząc o nazistowskim obozie zagłady w Auschwitz należy wskazywać, że powstał pod niemiecką okupacją. Informacja w mediach społecznościowych Komisji Europejskiej będzie doprecyzowana, ale szkoda, że polski komisarz Unii Europejskiej zawczasu nie zaprezentował polskiego punktu widzenia. To nie jest nic nowego, tylko widzimy po raz pierwszy, że to przerzucanie odpowiedzialności na Polskę i Polaków za Holokaust bierze już udział cała Komisja Europejska, nie tylko Ursula von der Leyen, dla której być może to ta niemiecka wizja Europy bez niemieckiej winy jest najbardziej oczywista, ale także jej współpracownicy z innych krajów nie mają tutaj wątpliwości, żeby to robić. Wywarta na Komisję Europejską presja okazała się mieć sens. Opublikowany na profilu przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen film, kłamliwie przypisujący odpowiedzialność za Holokaust Polsce, został zmieniony. Jako kraj, w którym miała miejsce zagłada w Auschwitz, podaje się teraz nie Polskę, lecz nazistowskie Niemcy. A ze mną i z Państwem goście Marek Balt, europoseł Nowa Lewica. Dzień dobry, witam serdecznie. I Dominik Tarczyński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniam się. No właśnie, panowie, Ursula von der Leyen nie wiedziała, błąd popełniła, czy zrobiła to specjalnie? Marek Balt. Tego nie wiemy, czy zrobiła to specjalnie. Za takie błędy trzeba przepraszać. Niemcy wszędzie, gdzie wchodzili, do każdego kraju, tam tworzyli obozy koncentracyjne. Takie obozy koncentracyjne były również w Niemczech dla przeciwników politycznych nazistowskiej partii i przeciwników Hitlera. W Polsce Niemcy zbudowali obozy koncentracyjne w Oświęcimiu-Brzezińce. Zbudowali te obozy koncentracyjne również na terenie Czech. W wielu miejscach mordowano ludzi. O tym powinno się mówić, o tym powinniśmy pamiętać. I mordowali ludzi Niemcy. Mordowali Polaków, mordowali Żydów, mordowali Cyganów, mordowali Czechów. Z każdej nacji ludzie trafiali do obozów koncentracyjnych, zwłaszcza ci, którzy przeciwstawiali się tej agresji niemieckiej, która miała miejsce podczas II wojny światowej. No właśnie, ale pytanie o stanowisko polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czyli Radosława Sikorskiego. I tu pytanie do posła Tarczyńskiego. Widział pan stanowisko ministra Sikorskiego. Jak pan komentuje to, co na swoim koncie na Platformie X zamieścił? To, co zrobił Sikorski, to jest żenujące, poddańcze, bez żadnej wartości tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą szkodę, która została wyrządzona, ponieważ te słowa, które są powtarzane, te terminy, które są powtarzane, wyrządzają konkretną szkodę Polsce. Dlatego oczekiwałbym, że polski MSZ, szef polskiego MSZ-u, polskiej dyplomacji natychmiast wystosuje żądanie przeprosin, ale wiem, że tego nie zrobi. Dlaczego? Dlatego, że prowadzi poddańczą politykę. Dlatego chciałbym oświadczyć, że jutro jako poseł do Parlamentu Europejskiego wystosuję oficjalne żądanie przeprosin od przewodniczącej Komisji Europejskiej. Zrobi to dlatego, że nie żadne poprawianie filmików, nie żadne edytowanie rzeczy, które opublikowali, obrażające Polaków, ale oficjalne przeprosiny w tej samej formie, w której to kłamstwo, ta zniewaga została opublikowana. Przypomnijmy, walczymy ze stwierdzeniem polskie obozy śmierci, czy polskie obozy koncentracyjne, czy obozy koncentracyjne w Niemczech. Walczymy z tymi stwierdzeniami od lat. Wszyscy mają świadomość tego, że jest to stwierdzenie, które bezpośrednio uderza w naród polski, zakłamuje historię. Dlatego też żądam natychmiastowych, oficjalnych przeprosin w tej samej formie. Proszę zauważyć, że w tym wpisie Sikorski Sikorskiego próbował on zrzucić winę na polskiego komisarza, na komisarza Wojciechowskiego, mówiąc o tym, że niestety komisarz nie zabrał głosu, nie został zaproszony do nagrania tego filmu. A ja pytam, a dlaczego pan Sikorski nie został zaproszony? Ano polski komisarz, wielki patriota, komisarz Wojciechowski pewnie nie został zaproszony do tego nagrania, pewnie o nim w ogóle nie wiedział, dlatego że nie pozwoliłby na to, aby Polska była opluwana, a historia zakłamywana. Panie pośle, więc Sikorski ma obowiązek bronić Polski, ale wiem, że tego nie zrobi, ponieważ prowadzą poddańczą politykę Niemcom. Co na to poseł Marek Balt? Ursula von der Leyen powinna przeprosić? Oczywiście powinna być nota dyplomatyczna z tej strony. No to pytanie jest, jak zachowa się teraz Lewica, panie pośle. Ja mam pytanie, czy Lewica, czy polscy przedstawiciele Lewicy także wystosują żądanie oficjalne do von der Leyen, aby przeprosiła w takiej samej formie, w jakiej zamieściła kłamstwo historyczne? Bo to jest bardzo ważne. Żadne edytowanie nie będzie miało takiego wydźwięku, żadne poprawki edytorskie, jak oficjalne żądanie przeprosi. Się panu posłowi Baltowi. Bo wszystko w teorii się zgadza, tutaj w Polsce wszyscy mówią tak, a jadą tam i po prostu podkulają ogony. Poseł Marek Balt. Ale nikt nie podkula ogonów. Na pewno będziemy dyskutowali na temat działań, które... Nie, dyskutować można o pogodzie, ale to jest bardzo ważne. Ale sekundkę, dajmy powiedzieć. Ale ja nie będę odpowiadał za innych członków polskiej delegacji. Musimy tę sprawę przedyskutować, zobaczyć, jak ona się rozwinie i będziemy podejmowali w tej sprawie działania. Na dzień dzisiejszy przypomnę, że również inne głowy państw popełniały takie gafy. Nie chcę nikogo obrazić, ale wydaje mi się, że nawet chyba prezydent Stanów Zjednoczonych kiedyś jakąś gafę w tej sprawie popełnił. Ale panie pośle, czy w takim razie w pana ocenie to nie powinno być tak, że dzisiaj wszyscy ponad podziałami politycznymi powinni wystosować żądanie przeprosin do szefowej Komisji Europejskiej? Myślę, że w tej sprawie powinny się wypowiedzieć odpowiednie władze w sposób należyty, zapewnić jasność przekazu politycznego i medialnego. A czy Radosław Sikorski w takim razie w sposób taki satysfakcjonujący dla pana odniósł się do tej sprawy? Ja przyznam się szczerze, że o tej sprawie dowiedziałem się od panów dzisiaj. Muszę się zapoznać z materiałami. To w takim razie ja mam propozycję. Proszę o... Z materiałami medialnymi, ale dzisiaj nie śledziłem mediów cały dzień, ani wczoraj. Przepraszam, miałem inne obowiązki, miałem spotkania. Nie byłem w stanie nawet wiedzieć, że coś takiego się dzieje. Poseł Tarczyński, a poproszę o materiał jeszcze raz pokazujący stanowisko Radosława Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych. Pisząc o nazistowskim obozie zagłady w Auschwitz należy wskazywać, że powstał pod niemiecką okupacją. Informacja w mediach społecznościowych Komisji Europejskiej będzie doprecyzowana, ale szkoda, że polski komisarz Unii Europejskiej zawczasu nie zaprezentował polskiego punktu widzenia. Panie pośle, to pytanie do posła Balta. Czy w takim razie jest to satysfakcjonujące stanowisko polskiego rządu, jeśli chodzi o... to w jaki sposób Ursula von der Leyen i Komisja Europejska odniosła się do sprawy obozów zagłady, nazywając je polskimi obozami koncentracyjnymi? Ten tweet nie wydaje mi się, żeby był jedyną działalnością polskiego MSZ-u. Ten tweet wskazuje na to, że polski minister spraw zagranicznych w tej sprawie odbył rozmowę i uzyskał potwierdzenie działań ze strony Komisji Europejskiej. Nie, to jest jakaś brednia, do czasu, aż nie zapoznam się z szerszą informacją. Ja nie mogę komentować czegoś, o czym nie mam więcej informacji. No naprawdę. To w takim razie pan to nie jest rozwiązanie tematu, ani też jakaś informacja, ale nie wykluczam, że polski minister spraw zagranicznych posiada wiedzę na temat działań, które komisja podejmie. No więc ja też dzisiaj pracowałem cały dzień. Nie mamy wolnego. Właśnie wróciłem z Kielc. W Kielcach mieliśmy potężne spotkanie otwarte z premierem Jarosławem Kaczyńskim. Miałem inne zadania i aktywności i naprawdę taka informacja została mi natychmiast przekazana przez moich współpracowników, którzy są bardzo wrażliwi na kwestie antypolskie. Zostałem natychmiast poinformowany przez swoich asystentów o tym, że taka produkcja, że taki film, że takie stanowisko, że taka informacja, taka forma została przez Ursulę von der Leyen opublikowana. Natychmiast zapoznałem się z treścią. to także polecam pana asystentom oraz panu, aby być bardzo wrażliwym na kwestie propolskie. Jestem przygotowany do tego, aby to skomentować. Mój komentarz jest następujący. Sikorski prowadzi i będzie prowadził, dopóki będzie ministrem, tak samo jak Tusk, politykę poddańczą Niemcom i nie tylko Niemcom, ale głównie Niemcom, bo to są ich przyjaciele polityczni. W żaden sposób nie wystąpią z żądaniem przeprosin, nie zostanie wezwany do MSZ-u ambasador, przedstawiciel Unii Europejskiej w Warszawie. Jestem o tym przekonany i mogę się teraz założyć. Chciałbym i oczekuję, że takie działania zostaną podjęte, ale z góry mogę powiedzieć, że nie zostaną podjęte. Dlatego my jako europosłowie, jako wybrani w Polsce reprezentanci Polaków, mamy obowiązek działać tam zgodnie z prawem, aby godnie reprezentować Polaków i walczyć o nasz wspólny interes. O interes naszej rodziny, naszych przodków, o ich godność i jeżeli nikt nie podejmie działania w tej sprawie, gdzie Niemcy opluwają nas na bieżąco. Deutsche Welle opublikowało także wczoraj tekst, w którym na temat II wojny światowej i Holokaustu Polska, polskie i polskiego wymienia się ponad 30-krotnie, a Niemcy są wymieniani dwukrotnie czy trzykrotnie, to pozwalamy i to my, ja nie, ale wy będziecie odpowiedzialni za to, że niepodjęcie działań, że zaniechanie pozwala na to, aby ten proces opluwania Polski, historyczny oraz obecny, zmiana historii nadal trwała. Ja się na to nie godzę, nie godzę się na to jako wnuk żołnierza wyklętego, nie godzę się na to jako Polak, nie godzę się na to jako poseł do Parlamentu Europejskiego. Żądam, aby Sikorski zareagował, a jak nie zareaguje Sikorski, to my, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, EKR-u, poradzimy sobie bez jego aktywności. Na pewno nie pozwolimy i nie pozostawimy tego bez reakcji. Krótkie ad vocem pana posła Balta. Tego typu stwierdzenia, które padają w przestrzeni publicznej dotyczących tak zwanych polskich obozów koncentracyjnych, również mocno mnie dotykają. I jako potomek ludzi, którzy leżą w mogiłach ofiar, bohaterów oporu przeciwko Niemcom hitlerowskim, jako członek rodzin, ludzi, którzy wrócili z wytatuowanymi na rękach numerami, naprawdę jestem wrażliwy na tego typu działania. A więc czekamy na działania. Nie na słowa, tylko na działania, na czyny. Ja już się zadeklarowałem i zobowiązałem. Szybkość w polityce jest niewskazana, jest wskazany rozsądek i tego typu rozsądne działania na pewno podejmiemy jako Lewica. Szybkość jest wskazana przy łapaniu pcheł, panie pośle. Nie mówi pan o tym, że mija, ale chce pan teraz, ale chwileczkę, nie, to jest bardzo ważny zarzut. Bardzo ważny zarzut do mnie o brak rozsądku i pośpiech. To nagranie zostało opublikowane, tego pan nie wie, to ja panu powiem. To nagranie zostało opublikowane dzisiaj po godzinie 13. I od godziny 13 do 20 minęło 7 godzin. Komisja miała czas na to, aby po protestach Polaków, głównie w internecie, wyedytować to nagranie i opublikować ponownie. To zajmuje czas. Ja miałem czas na to, aby dokładnie zapoznać się z całym procesem zmiany tego nagrania. Minęło wiele godzin. I aby odpowiedzieć sobie w swoim sumieniu, jako Polak i jako poseł, czy to godzi w polskich patriotów, w Polaków, tych, którzy zginęli, którzy zostali spaleni w krematoriach oraz tych, którzy żyją teraz, ich potomków, ja nie muszę mieć miesiąca i tym się różnimy my, patrioci od obozu postkomunistycznego czy proeuropejskiego, że my, kiedy widzimy, że Polska jest opluwana, reagujemy natychmiast, bo to jest w naszym DNA. Polskość jest w naszym DNA. Nie musimy się zastanawiać, spotykać, dyskutować, bo dla nas jest to oczywiste. Na zielonym przechodzisz, na czerwonym stoisz. Plują na Polskę, reagujesz i jej bronisz. Pan musi się dyskutować, zastanawiać, nie działać w pośpiechu. Ja działam natychmiast, bo to jest nasz obowiązek. Panie pośle, bardzo pana szanuję. Proszę nie manipulować, że pan potrzebuje zastanowienia. Zwrócić uwagę. Jakbyśmy tak działali, to by to trwało nie wiadomo ile. Proszę mi wybaczyć, ale o godzinie 13 punktualnie wyjechałem z Częstochowy i jak kieruję samochodem, to nie mam czasu na czytanie internetu. Ja też prowadziłem dzisiaj auto. Ja nie czytałem wiadomości, ja naprawdę nie czytałem internetu, trzymając kierownicę. No pan wybaczy. Z żądaniem przeprosin od pana posła Tarczyńskiego. Czekamy na stanowisko Nowej Lewicy i krótko nasz temat nagrania Michała Kołodziejczaka 4 maja 2023 roku, zebranie partii Agrounia i Michał Kołodziejczak, który mówi o między innymi o tym, że nie będzie kandydował z list Donalda Tuska, że to jest nieprawda. Krótkie nagranie, poproszę. Ale musimy naprawdę zrobić wszystko, żeby te listy były. Kampanię, taką finalną, to my wrzesień, październik, to będzie tak naprawdę największy finał. Zandberg wszedł pierwszym razem jedną debatą w telewizji. I czy to nam się bardziej podoba, czy mniej, to mogą być takie wybory, że plakat po prostu z moim uściśnięciem ręki. I to wcale nie mówię, że ja jestem taki zajęty i super. Ale macie gościa, który zbudował tą rozpoznawalność tym wszystkim. Dużo to kosztowało i każdy musi to wykorzystać. I dlatego ja rozpocząłem od tego. Bo ja się zastanawiam, bo Andrzej może miał rację mówiąc, że mało konkretów, ale dla mnie moje pierwsze 15 minut naprawdę jest bardzo konkretne i chciałbym, żebyście to wzięli do serca. Bo ja się zastanawiam, po jakiego skurczybyka niszczyć ludzi u nas w organizacji, którzy tak naprawdę bardzo dużo pracują. I niektórzy to robią, i niektórzy nie mają odwagi im powiedzieć w trakcie rozmowy: ty, co ty pierdolisz? Co ty gadasz, chłopie? Jaki PSL? Jaki Tusk? No 3 dni temu usłyszałem, że od Tuska będę startował. Trzy miesiące od tej rozmowy Michał Kołodziejczak z Donaldem Tuskiem ogłosili, że właśnie lider Agrounia będzie z listy Koalicji Obywatelskiej kandydował w wyborach parlamentarnych. Dominik Tarczyński, panie pośle, jak w takim razie dzisiaj można komentować postawę i wiarygodność Michała Kołodziejczaka? Nie, no jeżeli chodzi o wiarygodność, to nie możemy z nim rozmawiać, nie możemy traktować go poważnie. No, człowiek, który latał za Ursulą von der Leyen w Parlamencie Europejskim jako członek wycieczki zwiedzającej parlament i ogłaszającej później, że załatwił jakieś sprawy do Polski, to jest po prostu żenada, więc powinien mieć Michał żenada Kołodziejczak tak naprawdę przydomek, ponieważ to nie jest poważne. No, człowiek, który, no, jak mówię, był częścią wycieczki na galerii, siedział w Parlamencie Europejskim, później publikuje zdjęcie, jak spotkał von der Leyen na korytarzu i mówi, że coś Polakom załatwi. No, gdyby nie komisarz Wojciechowski, wielki patriota, powtórzę, którego opluwa dzisiaj Sikorski, to nie byłoby szans na to, żeby powstrzymać przypływ ukraińskiego zboża do Polski. Teraz nie ma problemu z tranzytem, to zboże cały czas przejeżdża, ale nie zostaje w Polsce i to dzięki komisarzowi Wojciechowskiemu. To po pierwsze. Po drugie, Kołodziejczak jest człowiekiem, który dla mandatu poselskiego przez swoje kompleksy, przez swoje poczucie chyba małej wartości, tak to odczytuję, zrobi wszystko. No, najpierw opowiadał, że będzie przynosił łby czy tam głowy polityków. Okazało się, że teraz poszedł na służbę do Tuska, jest po prostu jego wykonawcą, jego poleceń jako wiceminister. Pojechał do rolników i mówi, że jestem jednym z was. No, chciał być leperem, a stał się po prostu służącym Tuska. Tak wygląda rzeczywistość. Pan poseł Marek Balt, pan osobiście jakie ma zdanie na temat Michała Kołodziejczaka, jego wiarygodności i tego, że jeszcze 3 miesiące przed ogłoszeniem startu z listy Koalicji Obywatelskiej przekonywał swoich działaczy, że jest to nieprawda? No, panie redaktorze, po pierwsze, każdy kilka miesięcy przed wyborami planuje wybory i mobilizuje swój elektorat i swoich działaczy do budowania list. Później życie weryfikuje, czy udaje się te listy zrobić, czy się nie udaje tych list zrobić, ale ja nie chciałbym komentować tego nagrania, ponieważ nie wiem, czy ono jest wiarygodne. No, przepraszam bardzo, ale dzisiaj wiemy bardzo dokładnie, że sztuczna inteligencja po 3 sekundach teraz próbki głosu potrafi chyba przypomnę wypowiedź Mateusza Morawieckiego, którego puszczono z tekstu, który był napisany i puszczono jego głos zrobiony przez sztuczną inteligencję. To w takim razie, panie pośle, ja naprawdę chciałbym, żebyśmy naprawdę wyjaśniali sobie sprawy, a nie komentowali coś, czego nie wiemy, czy jest prawdą, czy nieprawdą. No to panie pośle, to w takim razie jeszcze raz Michał Kołodziejczak w takim razie wtedy, kiedy mówił o tym, że nie będzie startował od Donalda Tuska, jego Agrounia znajdowała się w koalicji z Porozumieniem Magdaleny Sroki. Na tym nagraniu jest również sporo na ten temat. Proszę o fragment, który pokazuje, jak układały się relacje między Porozumieniem a liderem Agrounii i Agrounią. Sztuczną inteligencję. No, ja nie wiem tego. Nie no, panie pośle, no, to nie jest sztuczna inteligencja. No, Michał Kołodziejczak. To wystąpienie Mateusza Morawieckiego, które było puszczane. A te nasze sroki po prostu się tam podpisali. Ja mówiłem, składać. Ja pierwszy powiedziałem o komisji śledczej. A gdyby oni to wyniuchali, to by szybko i by poszli podpisy zebrać i by im się Konfederacja, co nie podpisuje się, że leniuchy, śmierdzące lenie. No właśnie, to było o komisji śledczej, o pomyśle powołania w sprawie przewozu zboża z Ukrainy do Polski. No i tak właśnie Michał Kołodziejczak mówi o koalicjancie, porozumieniu Magdaleny Sroki, które to porozumienie dzisiaj jest częścią trzeciej drogi, czyli koalicjantem między innymi Lewicy. Panie pośle, to pan cały czas uważa, że to sztuczna inteligencja, że to nagranie jest nieprawdziwe? Ja tego nie wiem, dlatego po prostu jestem ostrożny w swoich ocenach różnych tekstów, które słyszę. Słyszałem głos Mateusza Morawieckiego, który mówił różne rzeczy. Potem się okazało, że to jednak nie Mateusz Morawiecki, tylko sztuczna inteligencja stworzyła jego wypowiedź. No nie, ale panie pośle, my jesteśmy dziennikarzami, my to nagranie zweryfikowaliśmy. To są fragmenty nagrania. W środę również no, coś, co może zszokować, czyli kulisy finansowania Agrounii i Michała Kołodziejczaka, ale to dopiero w środę. Na razie kwestie polityczne. Jeżeli mogę, ja mam wrażenie, moje doświadczenie polityczne pokazuje, że... Moje doświadczenie polityczne i moje przeczucie, szanowni państwo, jest takie, że to nie jest pierwsza i ostatnia taśma z Kołodziejczakiem. Tak mogę to skomentować, panie pośle, więc jak to mówią, stay tuned, zobaczymy. Bo wygląda na to, że to jest dopiero początek większej serii nagrań, ponieważ zawsze jest tak, że jak pojawiają się takie nagrania, jeżeli ktoś je ujawnia, jeżeli one wyciekają, to wyciekają seriami, więc to, w jaki sposób Kołodziejczak się zachowuje teraz, to jak zachowywał się w kampanii wyborczej, może się bardzo zmienić ze względu na te nagrania, które wypłyną. Że to jest nagranie ponad 3-godzinne z 4 maja 2023 roku ze spotkania członków Agrounii. Na tym spotkaniu było 18 osób. To było spotkanie partyjne tuż przed konwencją Agrounii. No i bardzo wiele tematów poruszanych. Panie pośle, pytanie do posła Balta. Pan faktycznie uważa, że dzisiaj nagrania, które będą się pojawiać, to taka linia obrony, że to sztuczna inteligencja, to my w takim razie się do tego nie odnosimy, nie komentujemy tego? Naprawdę jest taka linia obrony dzisiaj? Panie redaktorze, to nie jest żadna linia obrony. Ja po prostu jestem ostrożny w komentarzach materiałów, których nie znam, nie wiem, że są prawdziwe. Poczekam, aż sprawa się wyjaśni. Przecież jeśli to są prawdziwe nagrania, to ten temat nie umrze 5 minut. Ale znamy Kołodziejczaka. No. Przecież wiemy dokładnie na co, stać Kołodziejczaka. Wiemy, jak się zachowuje politycznie, wiemy, jak się wypowiada, wiemy, jak wyglądały jego protesty, jak zachowuje się teraz jako minister. Wiemy, no po prostu wiemy, kim jest Kołodziejczak. Panowie, każdy to widzi. Tu stawiamy kropkę. Ja zachęcam do subskrypcji naszego konta na YouTubie, Telewizja Republika. Zbliżamy się do 1 miliona, więc naprawdę państwo to dla nas mogą dzisiaj zrobić już 998 790. Super. Czekamy cały czas, będziemy ogłaszać 1 milion, a ja tymczasem bardzo dziękuję naszym gościom. Marek Balt, europoseł Nowa Lewica, bardzo dziękuję. Dominik Tarczyński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. A ja na koniec poproszę o nagranie również o porozumieniu i o tym, co... I jak wyglądają faktycznie, czy jak wyglądały kwestie związane z rozliczaniem wzajemnych imprez politycznych. Konwencja będzie na pewno kosztowała około 100 tysięcy. To takie minimum. I mówię, no to się składamy pół na pół. To się zaczęło targowanie. Nie wiem, kto był przy tych rozmowach, jak... pojechaliśmy do tego lokalu i chyba Natalia była tam z jednym z posłów z Porozumienia i on zaczął się targować, żeby kelnerkę dali za darmo. Kurde, płacisz 50 tysięcy za wynajem sali, dla kelnerki 200 zł, a on się będzie targował o kelnerkę za 200 zł, żeby mu dali, albo że jak już bierzesz alkohol, to już nie daj Bóg zapłaci za obsługę czy za coś. Albo robisz wesele i się bawisz i mówisz, dobra, 50 tysięcy, dobra, 45 płacimy, robicie, nie robicie, a nie się targować o jakieś 100 czy 200 zł. Tak się już, to wiecie, mi to odebrało radość robienia.